Wydawnictwo Kobiece i niegrzeczne książki przedstawiają książkę Justyny Chrobak pod tytułem Zimna S czyta agnieszka Michalska. Rozdział pierwszy. Dziś nie mam mnie już dla nikogo bez wyjątków i nagłych spraw. Po prostu mnie nie ma. Ty dowodzisz do jutra. Kobieta nerwowym ruchem zakończyła połączenie i wrzuciła telefon do miniaturowej kopertówki. Była szczupłą blondynką średniego wzrostu, jednak dzięki swoim niebotycznie wysokim szpilkom, których stukot niósł się po całym głównym holu, zawsze udawało jej się przykuć uwagę wszystkich dookoła. Wiedziała, że wygląda idealnie w dopasowanym beżowym płaszczyku z wysokim kołnierzem i w krótkiej spódniczce, która pomagała podkreślić piękne, długie nogi. Nienaganny wysoki kok był jej znakiem rozpoznawczym. Mało kto miał szansę zobaczyć jej blond włosy w nieładzie lub choćby luźno rozpuszczone, tak by kaskadą mogły opadać na ramiona. Skinęła na pożegnanie ochroniarzowi, któremu bliżej było do sędziwego emeryta niż osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Weszła między przeszklone skrzydła obrotowych drzwi i już po chwili była na zewnątrz budynku. Jej twarz owiało mroźne powietrze grudniowego przedpołudnia. Ciaśniej otuliła szyję miękkim kołnierzem wełnianego płaszcza i ruszyła do zaparkowanego tuż przy głównym wejściu samochodu. Zgrabnie wskoczyła do sportowego modelu i od razu przekręciła kluczyki w stacyjce, by jak najszybciej zrobiło jej się choć trochę cieplej. Chevrolet Corvette, który jeszcze nigdy jej nie zawiódł, dziś zaprotestował. Przy próbie odpalenia silnika zawarczał żałośnie i zgasł, nie dając żadnych oznak życia. Kilka kolejnych prób odpalenia samochodu nie przyniosło żadnego efektu. Był on najwidoczniej w zmowie ze wszystkimi siłami natury, które tego dnia od rana miały na celu zniszczyć jej nastrój. Najpierw asystent Henio, który przyniósł kawę z nieświeżym mlekiem. Potem sekretarka, która chyba nie pamiętała, jakie są jej obowiązki, zapomniała o podstawowych zadaniach, przez co klienci nie otrzymali na czas odpowiedzi na swoje zapytania. Rozmowa dyscyplinująca, którą musiała z nią przeprowadzić, nie była dla Malwiny przyjemnością, była udręką. Bo jak wytłumaczyć młodej, nastawionej na awans studentce, że zawaliła, skoro do niej nic nie dociera? To żadna ironia, żaden sarkazm. Henio musi przesortować pracowników, nie miała zamiaru na co dzień otaczać się ludźmi, którzy nie nadążają za tym, co się wokół nich dzieje. Dwie kolejne godziny upłynęły jej na spotkaniach z niezadowolonymi klientami, których za żadne skarby nie mogła udobruchać. Nie pamiętała, kiedy ostatnio miała tak nerwowy i nieudany poranek. Wysiadła i z całej siły trzasnęła drzwiami, nie dbając, że może uszkodzić swój krwiście-czerwony samochód. Cholera jasna! Zakleła soczyście i ruszyła w kierunku najbliższego postoju taksówek, który znajdował się dwie ulice dalej. Gdy już dotarła do celu, jak na złość, żaden z korporacyjnych pojazdów nie czekał na kolejnych wyziębionych pasażerów. Stała tak jeszcze przez chwilę, coraz bardziej odczuwając niską temperaturę, aż przyszła jej do głowy nowa myśl. Już nie miała ochoty wracać do domu. Jej plany zmieniły się o 180 stopni. Pomimo mrozu i lekko ośnieżonego chodnika stawiała pewnie krok za krokiem, nie bacząc na to, że wysokie szpilki bywają niezbyt stabilnym obuwiem. Budynek, w którym mieściła się siedziba jej firmy, znajdował się raptownie dwie ulice od Wrocławskiego rynku. Już po kilku minutach była na starym mieście i ruszyła w kierunku ulubionego lokalu. W amnezji właśnie trwały happy hours, a Malwina poczuła nieodpartą ochotę na pięćdziesiątkę dżinu ze Sprite'em. Usiadła przy barze na wysokim obrotowym krześle. Wkrótce podszedł do niej dobrze znany z widzenia barman, który miał już zakodowany ulubiony drink stałej klientki. Dla pani to co zawsze? Zapytał, ukazując w uśmiechu szereg równych białych zębów. Tak, to co zawsze potwierdziła i zaczęła się dyskretnie rozglądać po barze. O tej porze było tu tylko parę mniejszych grupek pracowników z wrocławskich korporacji, którzy wyrwali się na dłuższą przerwę i nie bali się skosztować czegoś mocniejszego, wiedząc, że muszą jeszcze wrócić do pracy. Nie tylko ona lubiła ostudzić nerwy i stresy procentami. Pomagały tylko na moment i nigdy nie rozwiązywały problemów, a jednak. Zawsze do nich wracała, zwłaszcza gdy zdarzał się taki dzień jak dziś. Nie lubiła przesadzać z ilością alkoholu, zazwyczaj wystarczał jeden lub dwa drinki, by poczuć lekki szum w głowie i z lepszym nastrojem wrócić do domu. Bywały jednak choć rzadko takie momenty jak teraz, że miała ochotę na znacznie większe ilości. Miała ochotę na procenty i coś jeszcze. Coś, co pozwoli jej choć na trochę o wszystkim zapomnieć. Kiedy stanął przed nią zamówiony drink, otoczyła słomkę ustami pomalowanymi ciemną wiśniową szminką i pociągnęła duży łyk zimnego napoju. Tego jej było trzeba. Stukała w blad kontuaru idealnie zrobionymi hybrydami do rytmu sączącej się z głośników muzyki i czekała, aż zaleje ją fala rozluźnienia. Nagle jej wzrok przykuł mężczyzna, który właśnie wchodził do lokalu. Jego oryginalny wygląd sprawiał, że nie dało się nie zwrócić na niego uwagi. Jasne, wypłowiałe od słońca blond włosy miał zebrane wysoko z tyłu głowy w mały węzeł, a boki wygolone prawie do zera, co podkreślało jego wąską i podłużną twarz. Urodę miał dość specyficzną, ostrą i surową. Jedno trzeba było przyznać był bardzo przystojny. Emanowało od niego coś. Co od razu sprawiło, że miała na niego ochotę. Poczuła przyjemne mrowienie w podbrzuszu i wiedziała, że nieznajomy idealnie pasowałby do planu odreagowania dzisiejszych nerwów. Alkohol i mężczyzna. Tego było jej dzisiaj trzeba. Wpatrywała się w niego odrobinę za długo, chcąc by to zauważył. Ten jeden moment wystarczył, by sieć została zarzucona. Teraz należało już tylko poczekać. Ta gra była prosta, a ona zawsze ją wygrywała. Nie myliła się. Minęło kilka chwil i przystojny nieznajomy zamienił miejsce, które zajmował, na krzesło stojące tuż obok niej. Mogę dotrzymać pani towarzystwa? Zapytał wprost. Nie oderwała spojrzenia od swojego drinka, ale prawie czuła, jak jego wzrok prześlizguje się po jej ciele i wstępnie je ocenia. Skąd pomysł, że potrzebuje towarzystwa? Odpowiedziała pytaniem i dopiero teraz zerknęła na mężczyznę. Z bliska był jeszcze przystojniejszy niż mogła to ocenić na odległość. Cere miał idealnie wypielęgnowaną. Widać było, że musi o nią bardzo dbać. Twarz pokrywał równy zarost, wystrzyżony po obu stronach zapewne przez wykwalifikowanego barbera. Oczy były otoczone lekkimi zmarszczkami, teraz bardziej widocznymi, gdy uśmiechał się pewnie, mierząc ją wzrokiem. Nie wiem, czego pani potrzebuje, ale mogę zapewnić, że moje towarzystwo byłoby bardzo przyjemne. W takim razie prawie wyszeptała, nie chcąc, by barman usłyszał jej słowa Może sprawdzimy to od razu. Powolnym ruchem wyjęła z torebki pięćdziesiąt złotych i wsunęła banknot pod szklankę z niedopitym drinkiem. Stała z zajmowanego przez siebie krzesła i obróciła się w kierunku wyjścia. Zatrzymała się przed przeszklonymi drzwiami, by się przekonać, czy jej tajemniczy towarzysz do niej dołączy. Popatrzył na nią z nieukrywaną satysfakcją, wziął ostatni łyk napoju i poszedł w jej ślady. Bez zbędnych słów wyszli razem z lokalu i ruszyli na najbliższy postój taksówek. Los im sprzyjał. Na miejscu stał tylko jeden pojazd, jakby czekał specjalnie na nich. Zajęli tylną kanapę i mężczyzna podał adres jednego z hoteli, który znajdował się niedaleko. Rozdział drugi. Kilka minut przed ósmą rano taksówka zaparkowała pod budynkiem, gdzie swoją siedzibę miała firma malwiny. Wczorajszy dzień był pierwszym od dawna, gdy zrobiła sobie zwyczajnie wagary od pracy, wychodząc w samo południe. Czuła, że dziś będzie za to pokutować. Czekała na nią zapewne masa spraw do zrobienia na wczoraj. I choć miała najcudowniejszego na świecie asystenta, niektórych rzeczy nie był w stanie zrobić za prezeskę firmy. A może by zdołał, gdyby ona nie była taką perfekcjonistką i z osią samosią. Wysiadając z taksówki wróciła myślami do poprzedniego dnia. Zerknęła w kierunku swojego samochodu, który wczoraj postanowił zastrajkować i nie odpalił powtarzała sobie w głowie, by zadzwonić po kogoś, kto naprawiłby jej maleństwo. Gdyby nie ta awaria, zapewne nigdy nie spotkałaby Adama. To były niesamowite godziny, przepełnione seksem i okraszone odrobiną snu. Wychodząc wczoraj z lokalu, nie zdawała sobie sprawy, na jakiego mężczyznę trafiła. Był nieprzyzwoicie hojnie obdarzony przez naturę. A jego niewątpliwe umiejętności pozwalały mu robić z nią rzeczy, o jakich nawet nie śniła, a przecież Miewała już kochanków, którzy również byli niczego sobie. Adam okazał się jednak wyjątkowy. Zdystansowany, choć dawał tak wiele rozkoszy. Jego wzrok przeszywał ją na wylot. Czuła się naga, zanim jeszcze zdjął z niej ostatnią część garderoby. Dzięki niemu była oszołomiona ilością doznań. Czuła się wręcz pijana, choć nie tknęła wczoraj ani grama alkoholu więcej niż te kilka łyków w amnezji. Dawno nikt mnie tak porządnie. Urwała swoje przemyślenia w momencie, gdy otwarły się drzwi windy na piętrze, które należało do stworzonego przez nią królestwa firmy FO, gdzie spełniała marzenia o najbardziej wymyślnych zakupach, jakie człowiek może sobie wyobrazić. Nie poddała się wspomnieniom z poprzedniego wieczoru i przywołała na twarz nieprzeniknioną minę, by jej nietypowe zachowanie nie wzbudziło podejrzeń wśród pracowników. Zazwyczaj jej barowe przygody kończyły się bardzo szybko. To był pierwszy raz, gdy została z nowo poznanym mężczyzną dłużej niż na jednorazowy numerek. Tym razem spędziła z kochankiem w hotelowym pokoju cały dzień i północy. Przez cały ten czas nie pomyślała o tym, by wrócić do siebie. Chciała więcej i więcej, a on jej to dawał. Dostała to, czego potrzebowała: całkowite zapomnienie i oderwanie od rzeczywistości. Do swojego apartamentu wróciła dopiero przed czwartą rano i teraz zaczynała pomału odczuwać, jak bardzo była niewyspana. Pracownicy biegali między swoimi niewielkimi stanowiskami, wymieniali uwagi o bieżących sprawach i problemach, wszyscy działali na najwyższych obrotach, wiedzieli, że gra jest warta świeczki. Każde kolejne zlecenie oznaczało dużą kasę, a każde zawalenie terminu niosło za sobą równie poważne konsekwencje. Malwina raz za razem napotykała spojrzenie pracowników, którzy zauważyli obecność szefowej. Wyglądała nienagannie, jak zawsze, a jej kok podskakiwał odrobinę przy każdym zdecydowanym kroku, którym przemierzała firmę. Ludzie przystawali, by skinąć głową na przywitanie i szybko wracali do swoich obowiązków. Doskonale wiedziała, że jej obecność tutaj nie sprawi, że będą pracowali jeszcze wydajniej. Pracownicy FNO zdawali sobie sprawę, że wszystko widać jak na dłoni w wynikach sprzedaży. W końcu dotarła na drugą stronę rozległej otwartej przestrzeni biurowej podzielonej na osobiste boksy i weszła przez przeszklone drzwi do swojego gabinetu. Ledwo zdążyła zawiesić płaszcz na wieszaku, a za drzwiami pojawił się Henio. Oczy jej najbliższego współpracownika i prawej ręki zapewne ciskałyby gromy, gdyby mogły. Była to jedyna osoba w tym miejscu, której uchodziło na sucho okazywanie niezadowolenia, oburzenia czy innych skrajnych emocji, gdy zachowanie Malwiny odbiegało od normy. Czy możesz mi wytłumaczyć, co się stało, że wczoraj cię tu nie było? Nie ukrywam, że przyjąłem tę wiadomość z dość dużym zdziwieniem. Mężczyzna zaczął ją przepytywać bez zbędnych wstępów, gdy tylko zamknął za sobą szklane drzwi. Nie odpowiedziała od razu, tylko spokojnie rozsiadła się w swoim skórzanym fotelu. Spojrzała na niego i kilkakrotnie zatrzepotała zalotnie rzęsami. Jej ulubiony pracownik stał wyprostowany jak struna w swojej najczęściej przyjmowanej pozie. Lewą ręką trzymał się za prawy łokieć. Wolną dłonią nerwowo skubał idealnie przystrzyżoną kozią bródkę. Stał prawie na baczność, jak mały chłopczyk, którym ma się z czego tłumaczyć przed rodzicami. Nie zgadzał się jednak wiek, bo Henio miał już przecież 36 lat. W dodatku mierzył prawie dwa metry. Był zresztą zdecydowanie za chudym, jak na taki wzrost szczupakiem. Jej Henio... Znali się od czasów studiów, i jako jedyny w całej firmie mówił do Malwiny po imieniu. Wczoraj miałam dzień dla siebie, czy to takie straszne? Ton jej głosu był tak słodki, że Henio od razu poznał, w jakim nastroju jest jego szefowa. Uwielbiała się z nim raz na jakiś czas poprzekomarzać zazwyczaj, gdy miała bardzo dobry humor, jak dziś, co nie zdarzało się zbyt często. Bywała to dla niej jedyna prawdziwa rozrywka w ciągu całego dnia. Czy ty, Skarbie, ze mnie kpisz? Dzień dla siebie? Mówisz, jakbym cię w ogóle nie znał, ale w porządku, nie naciskam. Sama mi wszystko wyśpiewasz jakiegoś smętnego wieczoru, kiedy nie będziesz miała co ze sobą począć, i ubłagasz mnie, żebym ci towarzyszył w zaliczaniu kolejnych wzmocnionych spriteów. Henio udawał obrażonego i strzepnął z rękawa swojej skrojonej na miarę marynarki niewidzialny paproch. Wiedziała, że pomimo tej maski jest szczerze zaskoczony jej nieobecnością. Nie miała jednak zamiaru mu teraz nic tłumaczyć. Henio, henio, nie czas na takie bzdety jak opowieści o minionym dniu. Pora wrócić do obowiązków. Jeden dzień bez pracy w zupełności mi wystarczy. Co tam dla mnie masz? Powiedziała już swoim zwykłym, konkretnym tonem. No dobrze, co my tu mamy? Wyciągnął z tylnej kieszeni swoich kosmicznie obcisłych skórzanych rurek mocno sponiewierany miniaturowy notesik. Gromadził takie notesiki w zaskakujących ilościach i przechowywał je w swoim biurku, biorąc kolejną sztukę do użytku przynajmniej trzy razy w tygodniu. Taki już był: wszystko, co choćby przemknęło mu przez głowę, informacja, pomysł, problem, cokolwiek, od razu zostawało zanotowane na małej karteczce. Malwina bawiło to za każdym razem, gdy widziała, jak jego pamięć przenośna zostaje wyciągnięta z kryjówki, by mógł kolejny raz zasypać ją nowościami. Tak też było tym razem. Słuchała, jak streszcza cały poprzedni dzień. Na szczęście dużą część bieżących problemów zdążył rozwiązać, kiedy jej nie było. Okazało się jednak, że parę spraw musiała załatwić w krótkim czasie. Czekały ją spotkania z kilkoma klientami, naciskającymi na przyspieszenie realizacji zamówienia. Na szczęście nie działo się nic. Co zburzyłoby spokój, który opanował Malwinę wczorajszego dnia i o dziwo jeszcze nie zdążył jej opuścić. No dobrze, moja droga, widzę po twoich maślanych oczach, że musisz być porządnie wybzykana. Dawno cię takiej nie widziałem. Budzi to we mnie lekki niepokój, ale obiecuję nie panikować. W końcu to, co rzadkie i nieznane, nie powinno wywoływać w nas lęku, tylko ciekawość i chęć odkrywania nowego. Zakończył swoją dygresję i zmierzył kobietę badawczym spojrzeniem. Nie dam się wciągnąć teraz w plotki pod tytułem z kim, gdzie i jak długo. Z rozbawieniem odparła jego atak na prywatne tematy. Tylko Henio mógł wywołać na jej twarzy taki uśmiech i dobrze zdawał sobie z tego sprawę. To wszystko na ten moment. Czy masz mi coś jeszcze do przekazania? A tak! Odchrząknął, jakby miał zaraz podjąć jakiś cięższy temat. Jest jeszcze jedna sprawa. Jutro, ostatni dzień miesiąca, ludzie nie wyrabiają, i mówię to ja. Wielbiciel zwiększenia produktywności i wydajności. Coraz częściej zauważam, że potrzebujemy świeżej krwi. Nie wyrabiają w dziale zamówień. Informatycy też mają dziury. No i zdałoby się mieć ze dwóch dodatkowych pracowników do prac fizycznych, porządkowych, może trochę do transportu. Wiesz, takich cieciów od wszystkiego i niczego. Dwóch, a nawet trzech ciągnął, jakby niektóre rzeczy mówił do niej, a nad niektórymi w dalszym ciągu głośno się zastanawiał. – Ty mówisz poważnie? Tylu nowych ludzi na raz? – nie kryła zaskoczenia. W miarę zapotrzebowania dołączali do nich nowi pracownicy, ale z pewnością nie w takich liczbach i nie tak nagle. Wydawało jej się to dziwne, skoro jednak jej asystent tak mówił, to widocznie istniała taka potrzeba. W sumie sama chętnie wymieniłaby dziewczynę, która wczoraj wyprowadziła ją z równowagi na kogoś nowego. Henio chyba jednak nie przewidywał zwolnienia, ona nie zamierzała podsuwać mu tego pomysłu. Zwalnianie ludzi to była ostateczność. Taką decyzję zawsze podejmowano na podstawie jakichś konkretnych powodów, a nie jednorazowej wpadki. Postanowiła więc jeszcze dać tamtej dziewczynie szansę. Kochanie, ja rozumiem, że nie lubisz zmian nowości niespodzianek, ale nic na to nie poradzę. Myślałem nad tym bardzo długo. Poprzedni miesiąc dokopał nam jak żaden inny. Ostatnio aż kilkanaścioro pracowników wylądowało na L4. Niby grypa, przeziębienie, a ja wiem swoje to po prostu przepracowanie. Nie możemy pozwolić na to, by stało się to bardziej powszechnym trendem. Musimy trochę odciążyć ludzi. Z myślą o tym, jakiś czas temu rozpocząłem proces rekrutacji. Chciałem ci nawet wczoraj przedstawić jej rezultaty i poprosić o akceptację mojego wyboru, ale zniknęłaś i odrobinę popsułaś mój plan. Przecież wiesz, że... Dobrze, już dobrze, Henio, zatrudniaj kogo trzeba. Nie tłumacz mi tego. Pokaż mi później tabelki i liczby. Wiesz, że tylko tak możesz do mnie dotrzeć. Uśmiechnęła się szeroko. A teraz poproszę kawę. Ogarnę pocztę i możemy ruszać na spotkania. Potwierdź wszystkie godziny, żebym nie musiała gdzieś przypadkiem czekać i umów tyle ludzi, ile jestem w stanie ogarnąć do wieczora. W tym samym momencie zadźwięczał sygnał nadchodzącej wiadomości. Chwyciła leżącego przed nią smartfona i zerknęła na wyświetlacz. Przeczytała krótkiego SMS-a i przeniosła spojrzenie na swojego asystenta. Zauważył, że przez jej twarz przemknął przelotny uśmiech i od razu wyczytał coś z tej dziwnej miny. Czyżby jakaś zmiana? Poumawiaj spotkania maksymalnie do szesnastej, później załatwiam prywatne sprawy. Odpowiedziała szybko i uciekła od jego przenikliwego spojrzenia, jakby nie chciała zgadywać, co sobie o niej w tym momencie pomyślał. Henio zmierzył Malwinę podejrzliwym wzrokiem, spod przymkniętych powiek. Widziała, że korci go, żeby skomentować tę nagłą zmianę. Koniec końców jednak sobie to odpuścił. Obrócił się na pięcie i kręcąc głową z niedowierzaniem wyszedł z jej gabinetu. Przez moment popatrzyła w ostre poranne słońce, próbujące się wydostać za gęstych, poszarpanych chmur. Zastanowiła się krótko i szybko odpisała na wiadomość. Oczywiście, że znajdę dziś dla ciebie chwilę o szesnastej będę wolna. Rozdział trzeci. Malwina wróciła do swojego apartamentu w dzielnicy fabrycznej tuż przed północą. Przekroczyła próg mieszkania i, nie czując już potrzeby dalszego udawania, że chodzenie w szpilkach jest dla niej przyjemnością, zrzuciła buty z przemęczonych stóp. Ruszyła dalej po drodze, włączając kolejne lampy, i już po chwili w każdym kącie świeciły z różnym nasileniem klimatyczne żarówki. Zdejmowała z siebie kolejne części garderoby i kierowała się prosto do łazienki. Ostatnie kilka godzin spędziła z poznanym poprzedniego dnia Adamem. Nie zauważyła nawet, kiedy minęło tyle czasu. Wyrwała się z zachłannych ramion mężczyzny i wróciła do siebie. Nie tłumaczyła się mu, rzuciła tylko krótkie muszę lecieć i już, jej nie było. Nigdzie nie czuła się tak dobrze jak u siebie. Nie chciała jednak po ledwie dwóch dniach znajomości sprowadzać kogokolwiek do swojego gniazdka. Hotel był dla niej najwygodniejszą opcją i chyba jej znajomy uważał podobnie. Cała ta sytuacja była dla Malwiny nowością. To, że spędziła z tym facetem tyle czasu, było w jej przypadku wręcz niespotykane. Wszystkie dotychczasowe znajomości o podobnym charakterze były jednorazowe. Już nawet drugie spotkania nieszczególnie wchodziły w grę, a co dopiero prawie dwa dni z rzędu z tym samym mężczyzną. Nigdy nie zatrzymywała nikogo na dłużej. Nie pojmowała, co on takiego w sobie miał. Było w nim coś nieopisanego, co podpowiadało by zgadzać się na kolejne spotkania. Musiała przyznać, że miał dobrze zbudowane ciało, szczególnie najważniejsze jego partie. Magnetyczne spojrzenie i uwodzicielski głos również był dużym plusem. Jego pokaźny majątek nie robił na niej wrażenia, bo sama nie musiała sobie niczego odmawiać. A charakter? W sumie go przecież nie znała. Poza tymi wspólnymi godzinami spędzonymi głównie na seksie, nie mieli, jak się poznać, nawet w najmniejszym stopniu. Na razie nie pozostawało jej nic innego jak zwrócić to na zwiększone zapotrzebowanie na doznania fizyczne i czekać spokojnie na rozwój sytuacji. Czy taka znajomość była jej potrzebna? Nigdy do tej pory się w coś takiego nie angażowała. Dlaczego teraz miałoby być inaczej? Ciągle rozmyślając, ruszyła do łazienki. Nic jej tak nie odprężało jak relaksujący prysznic. Mogła tak stać nieskończenie długo i czuć spływające po ciele gorące strugi wody. Wanna ją nudziła, choć był to wielki model zajmujący znaczną część przestronnej łazienki, nigdy nie ciągnęło jej do tego sprzętu. Na co komu bąbelki, hydromasaże i to całe leżenie w wodzie, kiedy skóra zaczyna się marszczyć, a woda tak szybko stygnie? Co innego prysznic. To niebiańskie uczucie zmywania z siebie całego brudu dnia, wszystkich trosk, problemów, które razem z wodą lądowały w odpływie. Otuliła rozgrzane ciało grubym szlafrokiem i chwilę później leżała już w swoim łóżku. Było ogromne, jakby się prosiło o drugą osobę do kompletu, ale malwiny to nie wzruszało. Od zawsze spała w nim sama i miała dziwne przeczucie, że już tak pozostanie. Jej życiem rządziło przekonanie, że lepiej nikogo do siebie zbyt blisko nie dopuszczać, lepiej być tylko wyobrażeniem samej siebie, które widzą inni, lepiej być ostrym, twardym i nie dać się nikomu zranić. Tego nauczyło ją doświadczenie i tego zamierzała się trzymać. Bliskość fizyczna była przyjemna, ale na nic innego nie zamierzała sobie pozwalać. Nie potrzebowała tego. Włączyła telewizję i trafiła akurat na nocne wydanie wiadomości z przeglądem najważniejszych informacji z całego dnia. Na widok postaci na ekranie podniosła się z łóżka i nachyliła do przodu. W dniu jutrzejszym w Warszawie odbywać się będzie spotkanie członków lewicowej partii politycznej WIP Polska, na którym mają stawić się wszyscy jej członkowie. Już dziś wielu z nich można było spotkać na asyjmowych korytarzach. W ostatnich miesiącach w szeregi partii Wstąpiło dużo rozpoznawalnych osób z biznesową przeszłością. Te słowa nic by dla niej nie znaczyły, gdyby nie twarz, która właśnie pojawiła się na ekranie tuż obok dziennikarza zadającego pytania. Panie Newell, jest pan w kraju pierwszy raz od wielu lat. Co takiego się wydarzyło, że kolegom z partii udało się tutaj pana ściągnąć? Mam w Polsce wiele stałych kontaktów i raz na jakiś czas po prostu muszę się tutaj zjawić. Teraz dodatkowo trafiłem na jedne z ważniejszych obrad w partii, akurat się tak wszystko zgrało. To żadne wydarzenie po prostu, gdy bywam w kraju obok nie ma kamer i może dlatego nie wszyscy o tym wiedzą. Czy zostanie pan w kraju na dłużej? Tak, tym razem. Malwina przełączyła kanał. Nie chciała dłużej wpatrywać się w tak dawno niewidzianą twarz. Jej ojciec. Mężczyzna, z którym nie widziała się od 18 roku życia. Odcięła się od niego całkowicie. Kiedyś łączyły ich jeszcze robione raz w miesiącu przelewy na jej konto, na kwoty znacznie przekraczające jej potrzeby. W dniu 24 urodzin, w pierwszą rocznicę założenia jej firmy, napisała do niego maila z informacją, że może wstrzymać przelewy. Nie potrzebowała go do niczego, była samowystarczalna, nie chciała go znać. I tak spędziła z nim w młodości zbyt dużo czasu, nie mogąc znieść faktu, że jako niepełnoletnia nie miała wyjścia. Postarzał się. Był blady i zmęczony. Jego włosy były oprószone siwizną, a oczy wyglądały na całkowicie pozbawione blasku i życia. Ale to był on. Wkładał wiele wysiłków w to, by zachować przed kamerą wyprostowaną sylwetkę. Ona jednak widziała znacznie więcej. Znała go. I łatwo dostrzegała mankamenty jego wyglądu. W jego życiu zdecydowanie nie działo się nic dobrego, ale czy cokolwiek powinno ją to obchodzić? Zdenerwowała się, sama nie wiedząc dlaczego. Wyłączyła telewizor i cisnęła pilot w kąt pokoju. Nie zważając na wilgotne włosy, wskoczyła pod kołdrę i przykryła się nią aż po czubek głowy. Leżała nieruchomo, czekając, żeby sen przyszedł do niej szybko i zabrał ją w niebyt. Nie chciała o nim myśleć to wyłącznie więzy krwi, nic więcej. Był jej ojcem, tylko tyle. Zniszczył jej życie i oprócz finansowego startu w dorosłość nie zawdzięczała mu nic, absolutnie nic. Gdy zaczęło jej brakować tlenu, wychyliła głowę spod kołdry i zaczerpnęła świeżego powietrza. Wtedy dotarło do niej, że całe mieszkanie tonie przecież jeszcze w świetle lamp. Stała niechętnie i zaczęła je wszystkie po kolei gasić. Zdenerwowanie i uczucie niepokoju jej nie opuszczały. To tylko jego obraz w telewizji. Że też na starość dalej mu się chce bawić w politykę. Niech dalej wystawia się na widok swoich starych znajomych. Może go ktoś odstrzeli i wtedy będzie miała święty spokój. Tak chciałaby, żeby on zniknął, żeby zniknął tak jak kiedyś przez niego zniknęła mama. Wróciła do łóżka i w dalszym ciągu niespokojna leżała w ciemności. Przemknęła jej przez głowę myśl, że dobrze byłoby się rozpłakać. By rzucić z siebie całą tą negatywną energię, złość i smutek. Smutek? Hm. Ona nie znała takiego słowa i nie potrafiła płakać. Ostatni raz płakała na pogrzebie matki i nie zamierzała już nigdy więcej tego robić. Nic nie może jej zasmucić. Co najwyżej wkurwić. Tak, była wkurwiona, tylko takie uczucia akceptowała. Była wyczerpana od buzujących w niej emocji. Zasnęła rozmyślając o tym, w jaki sposób rozładuje jutro cały swój gniew w pracy. Niech tylko ktoś jej podpadnie, a na pewno nie zazna o szefowej litości. Rozdział czwarty. Następnego dnia pojawiła się w pracy punktualnie o ósmej. Obudziła się o piątej rano po małej dawce urywanego i nerwowego snu. Była rozdrażniona i zła na wszystko co ją otaczało. Wmawiała sobie, że nie zna przyczyny tego złego samopoczucia, ale prawda była taka, że doskonale wiedziała co ją tak niepokoiło. Przechodziła przez główny korytarz FNO jak zawsze, otoczona pochłoniętymi przez swoje obowiązki pracownikami. Szła z lekko uniesioną głową w ciemnych okularach Wielkie szkła zakrywały jej pół twarzy, bardzo drogi model skutecznie zasłaniał cienie pod oczami, które ciężko było zamaskować nawet warstwą mocno okryjącego podkładu. Malwina zerkała na boki. Spokojnie mogła się przyjrzeć swoim pracownikom, kiedy nie byli świadomi, gdzie pada jej spojrzenie. Była dobrą szefową, która znała swoich podwładnych. Dlatego teraz, gdy dostrzegła kilka obcych osób, zwolniła kroku zaniepokojona. Nie chciała dać po sobie poznać, że coś jest nie tak. Dotarła do swojego gabinetu, zrzuciła płaszcz na fotel i czekała, aż pojawi się Henio. Zgodnie z jej przewidywaniami przyszedł bardzo szybko, zanim jeszcze zdążyła odłożyć na blad biurka ściągnięte z nosa okulary. Dzień dobry, skarbie! rzucił Henio, serwując przy tym swój najbardziej rozbrajający uśmiech. Mężczyzna dopiero sekundę później zarejestrował, że jego szefowa ma zdecydowanie inny nastrój niż jeszcze wczoraj. Co się stało? Jest jakiś problem? Wydawał się szczerze zaskoczony. Co to za ludzie? zapytała przez zaciśnięte zęby, nie przejmując się odpowiedzią na jego pytanie. Jacy ludzie? rzucił Henio zanim jeszcze zdążył pomyśleć o co może chodzić Malwinie. Mówisz o nowych pracownikach? Przecież rozmawialiśmy o tym wczoraj. Spokój emanujący z jego głosu sprawił, że opanowanie, które rzadko ją opuszczało, teraz ulotniło się bez śladu. Rozmawialiśmy o tym wczoraj? Podniosła ton, nie panując nad emocjami. Henio aż drgnął, gdy usłyszał bezpodstawny wybuch swojej szefowej. Nie spuszczając z niej wzroku, cofnął się o krok i zamknął za sobą przezroczyste drzwi, które oddzielały ich od reszty pracowników. Mela, czy coś się stało? odezwał się bardzo rzadko spotykanym u niego poważnym tonem. Dlaczego na mnie krzyczysz? Wczoraj o tym z tobą gadałem, dużo wcześniej wszystko załatwiłem, tak by nowi pracownicy mogli się u nas pojawić już teraz, gdy się nie wyrabiamy w przedświątecznej gorączce. Czas nas goni i każdy dzień jest na wagę złota. Nie przyzwyczaiłaś się jeszcze, że zawsze wszystko załatwiam, zanim się obejrzysz? Kobieta wpatrywała się w niego stojąc nieruchomo, a jej ciało było naprężone jak struna. Czuła, jak jej nerwy osiągają temperaturę wrzenia. Dotarło do niej, że musi się natychmiast opanować albo powie o kilka słów za dużo. Wzięła głęboki wdech, a gdy wypuszczała powoli powietrze, jej ramiona opadły. Przepraszam cię, jestem jakaś nieswoja. Miałam ciężką noc. Jeszcze wczoraj byłaś jak bogini seksu, roznosiła cię energia, a dziś wyglądasz jak skrzyża zdjęta. Dziwne, to do ciebie niepodobne. Pamiętaj, gdybyś czegokolwiek potrzebowała, to jestem, powiedział na jednym wydechu, wiedząc, że Malwina bardzo rzadko cokolwiek o sobie opowiada. Wiem, wiem, pamiętam o tym. Może teraz, zamiast skupiać się na mnie, zabierzemy się do pracy na początek, pokaż mi te nowe zdobycze. Mam nadzieję, że porządnie ich przemaglowałeś na rozmowie kwalifikacyjnej. Jak w ogóle możesz w to wątpić? Zapytał, udając oburzenie. Idziemy? Otworzył ponownie drzwi i poczekał, aż jego szefowa wyjdzie przez nie pierwsza. Ruszyli nieśpiesznie, dyskutując o bieżących zadaniach, które wymagały natychmiastowego działania. A nie było tego mało. W FNO sprawy zmieniały bieg z każdą minutą. Nowe zamówienia spływały prawie non-stop. Czasem klientem był szary, zwykły człowiek robiący mikrozakupy, a czasem trafiał się kluczowy klient, którego zakupy osiągały wartość milionów złotych. Na czym polegała ich działalność? Ktoś wyobrażał sobie produkt, ale nie musiał szukać upragnionej rzeczy po całym świecie. To FNO znajdowało, sprowadzało i dostarczało do klienta zamówiony produkt, nierzadko pokonując niemałe problemy. Część produktów przechodziła przez ich ręce, po czym była pakowana i dostarczana, a niektóre rzeczy wyszukiwano i wysyłano od razu pod wskazany adres. Samo znajdowanie niektórych zachcianek już było nie lada wyzwaniem. Niektórzy pragnęli wyszukać wymarzoną markę samochodu, inni rzadko dostępne przyprawy z odległych krajów, a jeszcze inni tropikalne zwierzę, którego sprowadzenie do kraju trwało długo i nie było łatwe ze względu na wymogi prawne. Przy każdym zamówieniu walczyli jednak do końca i w całej historii swojej działalności poddali się tylko kilka razy, gdy realizacja życzenia klienta naprawdę nie była możliwa. Jednym słowem. Prawie nie było dla nich rzeczy niemożliwych. Minęli główne boksy i ruszyli do części magazynowej. Przechodząc między różnymi regałami, znaleźli trzech nowych pracowników zajmujących się dosłownie wszystkim: dźwiganiem zamówień, przenoszeniem, pakowaniem, sprzątaniem, segregowaniem. Pracownicy od wszystkiego i od niczego pomyślała Malwina, przypominając sobie słowa Henia. Nie mogła zaprzeczyć, że działali na najwyższych obrotach, odciążając tym samym tych bardziej wykwalifikowanych, którzy mogli się skupić na kolejnych zamówieniach. Na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że była to dobra decyzja. Wszyscy zatrudnieni biegali ze słuchawkami bezprzewodowymi w uszach, szepcząc pod nosem do osób, z którymi akurat się kontaktowali. Biuro było zbyt duże, by próbować się nawzajem tutaj odszukać. Tak było znacznie wygodniej. Właścicielce nie przeszkadzał ten szum, lubiła go, dzięki niemu czuła, że jej firma żyje, uwielbiała te emocje. Na koniec swojej trasy Malwina i Henryk dotarli do działu informatycznego. To miejsce, podobnie jak dział księgowości i kadr, znajdowało się w osobnym pomieszczeniu odgrodzonym od głównej przestrzeni biurowej. Tutaj, w porównaniu do pozostałej części firmy, panowała dziwna cisza, przerywana raz po raz kilkoma kliknięciami paru myszek, które niestrudzenie służyły informatykom zanurzonym w pracy nad utrzymaniem systemu ich firmy. Malwina rozejrzała się po sali wypełnionej sprzętem komputerowym i od razu rozpoznała ostatnią osobę, którą chciał jej przedstawić Henio. Nieznany jej mężczyzna siedział pochylony blisko ekranu i wpatrywał się w niego, jakby właśnie podziwiał coś bardzo ciekawego. Właścicielce firmy przemknęło przez myśl, że może jej nowy pracownik ogląda tak bardzo wciągający filmik na YouTubie, że nawet nie zauważył jej przyjścia. Jak na zawołanie informatyk uniósł niespiesznie głowę i zobaczył stojących w progu dwoje ludzi. Jego zmęczone oczy były otoczone delikatnymi zmarszczkami. Twarz mężczyzny zdradzała jego wiek i Malwina była przekonana, że jest od niej zdecydowanie starszy. Nowy pracownik zachował kamienne oblicze, jakby ktoś uprzedził go, kogo zaraz zobaczy. Malwina była pewna, że nieznajomy zdaje sobie sprawę, że właśnie ujrzał swoją szefową, jednak nawet nie drgnąłby podejść w ich kierunku i się przywitać. Kobieta powstrzymała się, by nie okazać niezadowolenia, jakie ją ogarnęło. Sytuację uratował Henio, który ruszył w kierunku pracownika i sam rozpoczął prezentację, identycznie jak w przypadku trzech poprzednich nowych nabytków. Dzień dobry, dzień dobry. Malwina aż nazbyt dobrze znała ten ton swojej firmowej prawej ręki. Jak mija pierwszy dzień w pracy? Nieznajomy ruszył się z miejsca i zrobił kilka kroków do przodu, wychodząc mu naprzeciw. Był wyższy od Henia o kilka centymetrów. Bardzo dobrze zbudowany, o wyraźnie wysportowanej sylwetce, co średnio pasowało do wykonywanego przezeń zawodu. Czarny półgolf z długim rękawem opinał się na mocno zarysowanych mięśniach. Nie odpowiedział od razu na zadane mu pytanie, tylko czekał, aż jego nowa szefowa również się do nich zbliży. Malwina podeszła do mężczyzn. Nie spuszczała wzroku z nieznajomego, który nie bardzo przejmował się jej obecnością. Patrzył raczej w kierunku jej asystenta, co głęboko ją zirytowało i zniechęciło do nowego pracownika jeszcze, zanim go poznała. Wszyscy pozostali byli dla niej znacznie milsi. No nic, pomyślała. Będę go musiała odpowiednio wyszkolić. Malwino. To pan Sebastian Wanach. Musiała zadrzeć głowę, by napotkać wzrok swojego nowego pracownika. Nie spodziewała się takiego spojrzenia. Zazwyczaj osoby, które rozpoczynały u niej pracę, były speszone, wystraszone lub wręcz spanikowane i było widać, że czują respekt do nowej przełożonej. A on? Patrzył na nią inaczej. To nie był wzrok zwyczajnie pozbawiony wyrazu. W jego spojrzeniu dało się dostrzec coś, czego Malwina nie znała i nie potrafiła nazwać. Jedyne, co poczuła w tym momencie, to dziwne wrażenie, jakby zamienili się z tym mężczyzną stanowiskami. Co to ma do cholery znaczyć, pomyślała. Sebastian będzie się zajmował wdrażaniem nowego systemu zakupionego od firmy, w której pracuje. Sebastianie to Malwina Nevel, właścicielka FNO. Henio dokonał prezentacji, a mężczyzna lekko skinął głową na przywitanie. Nowy system? Kobieta skupiła się na szczegółach wypowiedzi swojego asystenta, nie chciała dać się jeszcze bardziej wybić z rytmu dziwnemu mężczyźnie. Tak, nowy system informatyczny mający usprawnić kontrolę nad magazynami, wejściem i wyjściem produktów, a nawet pracownikami. Szczegóły wyjaśnię Ci później. Henio wyglądał na bardzo zadowolonego z tego, jak udało mu się wszystko zorganizować. Był pewny swoich wyborów i decyzji. Malwina, w przeciwieństwie do Henia, była zdenerwowana i wytrącona z równowagi. Słyszała o tym systemie pierwszy raz i, choć ufała Heniowi najbardziej na świecie, nie chciała, by cokolwiek w firmie rozgrywało się bez jej wiedzy, a właśnie się dowiedziała, że coś takiego miało miejsce. W obronnym geście skrzyżowała ramiona na klatce piersiowej i już miała zakomunikować, że powinni wracać do jej biura, kiedy stojący naprzeciw niej mężczyzna zabrał głos. Nasz system zdecydowanie pozwoli na zwiększenie kontroli nad tym, co dzieje się w firmie. Dotychczasowy program, który nadzorował stany magazynowe, nie uwzględniał pracy ludzi i produktywności. Co za tym idzie, nie do końca była pani świadoma, jaką macie wydajność i jakie zapotrzebowanie w wielu sferach. Teraz wszystkie te rzeczy będą widoczne jak na dłoni. Nasza firma rozprowadza ten system do największych światowych fabryk i przedsiębiorstw. Będzie pani zadowolona. A jednak jakimś cudem firma działała. Malwina nie potrafiła powstrzymać się przed ociekającym ironią komentarzem. Jakoś nie znaczy, że dobrze, odparował Sebastian i, nie żegnając się, ruszył w kierunku biurka, by spocząć na swoim miejscu. Wrócił do pracy, zatapiając wzrok w ekranie monitora, jakby przeprowadzonej przed momentem rozmowy w ogóle nie było. Malwina stała obok Henia i oboje wpatrywali się w pochłoniętego pracą Sebastiana. Kobieta gotowała się w środku. Nie podobało jej się to wszystko. Była wściekła. Poczuła się jak mała dziewczynka, która na niczym się nie zna i której ktoś właśnie zrobił krótki wykład. Odwróciła twarz w stronę Henia i zatopiła w nim wściekłe spojrzenie. Ty? I ja w moim gabinecie za dziesięć minut. Wysyczała tak, by nikt, wypełnionym lekkim komputerowym szumem pokoju, jej nie usłyszał. Henio bez słowa wpatrywał się w kobietę, która opuszczała pomieszczenie. Sam był zestresowany dzisiejszym porankiem i zdawał sobie sprawę, że jego szefowa może odrobinę kręcić nosem, ale jej zachowanie znacznie odbiegało od tego, czego się spodziewał. Kiedy już zniknęła za drzwiami, odwrócił się do Sebastiana. Dopiero teraz zauważył, że ten wpatrywał się w niego z rozbawieniem, które mieszało się z nieukrywanym współczuciem. Nie zazdroszczę ci, stary, odezwał się i wrócił do swojej pracy. Bardzo śmieszne. Odparował Henio i obrócił się na pięcie. Malwina zamknęła się w toalecie. Próbowała uspokoić przyspieszony oddech. Dawno nie czuła się tak wkurzona, choć tak naprawdę nie wiedziała dlaczego. Trzeba było przyznać, że mężczyzna był przystojny i pewny siebie, ale to przecież nie był powód, żeby się tak czuć. To ona ma władzę nad mężczyznami, to ona rozdaje karty, to za nią wszyscy się oglądają, szukają kontaktu, są oni śmieleni, nie na odwrót. I to jego bezczelne spojrzenie, czy on patrzył na jakąś sierotę, czy na niezależną kobietę, która daje mu zarobić. Współczucie? Niechęć? Co to do cholery miało być? Wzięła głęboki wdech i powoli wypuściła powietrze. Powtórzyła ten proces i odrobinę spokojniejsza oparła dłonie na krawędzi umywalki, po czym spojrzała na swoje lustrzane odbicie. Zobaczyła tam kobietę w nienagannej fryzurze i z perfekcyjnym makijażem. Oczy miała podkreślone rzęsami robionymi w drogim salonie kilka dni temu, a w odsłoniętych uszach wisiały kolczyki, które wyglądały przepięknie, ale jednak na tyle skromnie, że pasowały na dzienną ozdobę do pracy. Czuła się świetnie w swojej skórze i nikt nie miał prawa jej irytować. Nikt i nic. Kiedy już dostatecznie się uspokoiła, wyszła z toalety i ruszyła na spotkanie z Heniem. Przybrała bojowy wyraz twarzy i postanowiła sobie, że to będzie jedna z tych rozmów, kiedy jej asystent porządnie się wytłumaczy, a ona odegra rolę ostrej i niezadowolonej szefowej. Nie lubiła grać takiej harpii, ale czuła, że dziś nadszedł ten dzień, gdy było to niezbędne. Kiedy Henio wszedł do gabinetu, ona już siedziała w swoim obrotowym fotelu. Mierzyła go ostrym, jak brzytwa, wzrokiem. Mężczyzna stał w miejscu z przygarbionymi plecami i spuszczoną głową. Znał ją na tyle dobrze, by wiedzieć, co go czeka. Zamknął za sobą przeszklone drzwi i usiadł w fotelu przeznaczonym dla gości pani prezes. Jego wychudzone, zbyt wysokie ciało wyglądało w wielkim biurowym fotelu komicznie. Przypominał nastolatka w ciele olbrzyma. Malwina nie zamierzała go o nic wypytywać. Wiedziała, że zdawał sobie sprawę, o co może być na niego zła. Teraz cierpliwie czekała, aż mężczyzna sam zacznie się tłumaczyć. Henio, podniósł niepewny wzrok, wziął głęboki wdech i zaczął swoją mowę obronną. Rozumiem, że możesz być na mnie trochę zła. Oczywiście, wszystko Ci zaraz wytłumaczę. Rekrutację większości pracowników prowadziłem jakiś czas temu. Na sam koniec doszedłem jednak do wniosku, że sami pracownicy nie wystarczą. Przestraszyły mnie różnice w stanach magazynowych i braki w towarach. Nie kontrolowaliśmy rozłożenia liczby pracowników w poszczególnych działach. Rozpocząłem poszukiwania nowych możliwości i tak trafiłem na firmę, w której pracuje Sebastian. Wykonałem telefon, mieli akurat wolny termin, ale wymagało. To szybkiej decyzji, więc zdecydowałem. Chciałem ci zrobić niespodziankę. Wiedziałem, że koszty nie będą dla ciebie grać roli, jeżeli chodzi o rozwiązanie tych problemów, które odkryliśmy. System nie jest aż tak strasznie drogi. Praca Sebastiana też generuje akceptowalne koszty. Wziął głęboki wdech, by zaraz kontynuować bardziej walecznym tonem. Zresztą, wiedziałeś, że będę zatrudniał ludzi i nie rozumiem tego twojego skrajnego wkurwienia na mnie. Nie śmiał podnieść na nią głosu, ale wyprostował się lekko, by dodać sobie animuszu i zabrzmieć pewniej, niż się w rzeczywistości czuł. Czy ten mężczyzna jest u nas zatrudniony? zabrzmiała rzeczowo bez emocji. Jak? W sumie nie jest zatrudniony. Jak już wspomniałem, firma, w której pracuje Sebastian, będzie wystawiać faktury za dzierżawę systemu i za jego godziny. Rozumiem. Popatrzyła w bok, by Henio nie zauważył jej niezadowolenia z faktu, że nawet nie może się poczuć szefową bezczelnego informatyka, ponieważ jest tylko jedną z wielu klientek jego pracodawcy. Czy już wystarczająco wszystko wyjaśniłem? Mogę się odprężyć? Czy jeszcze mam się kajać? Henio dalej miał skruszoną minę, pozwolił sobie jednak na delikatny, nieśmiały uśmiech. Malwina siedziała nieruchomo, mierząc go wzrokiem. Po kilku przeciągających się chwilach ciszy pokiwała głową, jakby odganiała niechciane myśli, i ukryła twarz w dłoniach. Heniek, nie możesz tak robić! wyszeptała ciągle kryjąc się za szczupłymi palcami dłoni. Melka, do tej pory nie było takiej sytuacji, żebyś nie pamiętała o czymś, co ci wcześniej mówiłem. Zawsze byłaś zaznajomiona z każdym tematem i wiedziałaś o wszystkich moich działaniach, ale teraz. Teraz w końcu nadszedł dzień, kiedy jest inaczej! Znów podniosła ton i zadarła głowę, by wbić w niego przeszywające spojrzenie. Nie jestem robotem, żeby działać cały czas tak samo. Najwidoczniej jestem zwykłym człowiekiem, który do jasnej cholery może mieć gorszy dzień. Malwina? Odezwał się szybko Henio, by przerwać jej kolejny wybuch. W takim razie jeszcze raz najmocniej cię przepraszam i obiecuję, że to się więcej nie wydarzy. Będę z takimi rzeczami odzywał się wcześniej i po kilka razy, żeby mieć z tobą wszystko dopracowane i nie zaskakiwać cię tak jak dziś. Wpatrywali się w siebie jeszcze przez jakiś czas. Te kilkanaście sekund spowodowało, że w gabinecie nie było już ostrej szefowej i biednego asystenta, tylko dwoje przyjaciół, którzy od zawsze się wspierali. Heniek, przecież ty wiesz, jak się wkurwiam, gdy nie wiem o czymś istotnym, co się dzieje w firmie. Gdybyś chociaż mi to najpierw powiedział, a potem zatargał mnie na obchód, żeby mnie tak nie zaskakiwać przy nowych ludziach. I ten gościu... Sapnęła. Co to w ogóle ma być? Ostatnio, co bym go posądzała, to bycie informatykiem. Postulę ma taką, jakby nałogowo uprawiał jakieś sztuki walki. Gdybym go spotkała w ciemnym załuku, mogłabym się przestraszyć. On mi tu średnio pasuje. I starszy jakiś taki, ile on ma lat? Nie było kogoś, kto choć trochę przypominałby zwykłego informatyka, kogoś skrupulatnego, cichego, spokojnego, normalnej, niepozornej budowie ciała, a nie taki pewny siebie zabijaka, gdzieś ty go znalazł. Henioza nie mówił oszołomiony słowotokiem swojej szefowej. Trochę go zaskoczyła swoją spostrzegawczością, ale wiedział, że nie może nic dać po sobie poznać. Uśmiechnął się więc lekko kpiarsko, najlepiej jak potrafił, i odezwał się tonem zarezerwowanym do przekomarzania się ze swoją ulubienicą. Ja myślałem, że dostanę burę za nowy system, za zbyt samodzielną decyzję i takie tam, a ja tu widzę zupełnie inny problem. Coś ty się tak na nim skupiła? Zbyt sam czy samiec pojawił się w naszej firmie, będzie cię rozpraszał w pracy?